Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Engel. Jestem byłym selekcjonerem narodowej reprezentacji, którą prowadziłem w latach 2000-2002. Z wielką przyjemnością i z wielką radością zawsze wspieram takie inicjatywy jak właśnie ta, żeby Skra Częstochowa miała swój przepiękny obiekt sportowy, żeby tam mogła rozgrywać swoje piłkarskie mecze ligowe, a kto wie, może kiedyś i w europejskich pucharach. Dlatego, ażeby to wszystko mogło zostać zrealizowane, niezbędny jest obiekt. Dzisiaj w dobie XXI wieku mamy już w Polsce cudowne obiekty, piękne obiekty, na których rozgrywamy ważne mecze międzypaństwowe, na których odbywają się wielkie widowiska piłkarskie. Dzisiaj również w niższych klasach rozgrywkowych mamy szereg pięknych obiektów w Polsce. Właściwie jak grzyby po deszczu powstają przepiękne obiekty i stadiony, które ja również oglądam i mam przyjemność kilka z nich nawet otwierać. Dlatego wspieram każdą taką inicjatywę, która ma na celu poprawienie jakości infrastruktury piłkarskiej w Polsce. Stadion to jest coś specjalnego dla lokalnej społeczności. To jest coś, czym utożsamiają się wszyscy, którzy tam mieszkają. To jest coś, z którym utożsamia się młodzież i dzieci. To jest miejsce, w którym wszyscy mogą regularnie się spotykać. Dlatego musi być to piękny obiekt. Musi być to obiekt, który będzie spełniał wymogi XXI wieku i wymogi gry w wyższych klasach rozgrywkowych. Życzę tego Skrze. Życzę tego wszystkim ludziom, którzy w tej chwili bardzo aktywnie działają, żeby ten stadion wyglądał tak, jak wszyscy sobie tego życzą. Razem z Wami wrócimy do domu.